Warto jest szukać lokalnych dostawców i produktów, które były jak najbliżej miejsca spożycia wyprodukowane, ponieważ podczas transportu jednak trzeba schładzać te warzywa, owoce i one jednak tracą właściwości odżywcze, tracą na smaku bardzo dużo, więc warto jest poszukać, pojeździć po targach, rynkach i popytać się przede wszystkim sprzedawców, skąd to mają, w jaki sposób są uprawiane, w jakich warunkach. Warto jest szukać warzyw i owoców, które są uprawiane w sposób naturalny, bez sztucznych nawozów, na nawozach naturalnych, ponieważ nawozy naturalne zawierają bardzo dużo mikroelementów, nie tylko te makroelementy potrzebne do wzrostu roślin i wydania jak największego plonu. Jest to wyczuwalne przede wszystkim w smaku. Nawet w zapachu wystarczy powąchać pomidora uprawionego konwencjonalnie, który praktycznie w ogóle nie pachnie, a pomidor, który dojrzewał na słońcu w swoim własnym tempie, czuć, że jest pomidorem, pachnie pomidorem i smakuje pomidorem. Jeśli ktoś posiada swój własny ogródek, lepiej jest nie stosować chemicznych środków ochrony roślin, ponieważ no, jednak one zostają w roślinie pomimo tego okresu karencji, to zawsze coś tam zostanie i na skórkach owoców też zostaje. Nie jest to zmywane wodą, jak większość ludzi myśli o tym, więc warto jest zagłębić się w ten temat, poczytać w internecie, poszukać informacji. Są naturalne środki ochrony roślin, są sposoby, które można wykonać we własnym domu, jak na przykład wyciąg z czosnku albo zwykłe mydło do wybijania populacji szkodników. Warzywa, które są uprawiane w sposób ekologiczny, no są w pełni bezpieczne, są też zdrowe, nie trzeba do tego chemii, żeby rośliny rosły zdrowe i nie miały chorób grzybowych albo szkodników. I wystarczy po takim czosnku umyć pod bieżącą wodą i jest to w pełni wartościowy produkt, który jest zdrowy, ma mnóstwo witamin i można go bez problemu dawać dzieciom, osobom starszym. Dawniej, za naszych babć, prababć, mięso jednak było ekskluzywnym produktem. Nie było łatwo dostępne. Trzeba było ubić kurę albo gdzieś iść ją kupić. Wiadomo, że było ciężko w tamtych czasach, więc no, mięso było spożywane tylko raz na tydzień albo rzadziej. I ludzie byli o wiele zdrowsi. Teraz w tych czasach głównym problemem odżywiania się jest to, że mięso do obiadu musi być i jest ono spożywane codziennie, co nie jest zbyt zdrowe, bo jednak ewolucja nas przystosowała do spożywania roślin przede wszystkim, głównie, więc warto jest ograniczyć spożywanie mięsa. W zamian można sobie zastąpić naprawdę innymi ciekawymi roślinami, warzywami strączkowymi, które też można przygotować, że smakują jak mięso.